Hello, witam Was bardzo serdecznie na następnej wyprawie Wykopek w poszukiwaniu historii. Zaczyna padać deszcz, jest piękny las, poczekamy chwila, myślę, że przestanie, no i zaczynamy dzisiejszą wyprawę. Tak więc zapraszam do oglądania. No i tak, deszczyk sobie pada i będzie padał. Tu się rozkładamy i ruszamy w las. Pierwszy sygnał, wykopałem na wierzchu ewidentnie metal. Pokażę Wam ten sygnał, znaczy no, ten dźwięk chociaż. To jest w deusie na metal, na złom. No ja to ewidentnie mam włączone. No i oczywiście kolor, ale też chcę słyszeć po prostu metal, no. Tak więc, no idziemy dalej. Był bardzo ładny sygnał, był to pierścień wiodący. No tu mamy. Dobra. Prawie 100%. Mogła być moneta, jakiś medal. Nie metal na pewno. Tylko medal. Ha. Zobaczymy, co będzie za tym drzewem. Pewnie następne drzewo. Dzisiaj tak troszeczkę troszeninkę będzie tak dla na złomowo takie, no. Bo to przechodzony las kilkakrotnie. My będziemy kopać wszystko. To widać jest z jakiegoś pocisku. Tu są środkowy gwint, żeby wkręcić zapalnik. No i taki kawałeczek na wierzchu. Idziemy dalej. No i zaś kawałek pierścienia wiodącego. Guziczek pod korzeniem. Chyba arseniaczek, no tak. No zobaczcie. Nawet na przechodzonej miejscówce, lesie jeszcze coś można znaleźć. Znaleźć. No ładny jest. Idziemy dalej. O ile pióre, chyba jastrząb, by jakaś gołębia pędzlował. Zobaczmy, czy obrączki z gołębiowej nie zostawił, no ale nie, nie ma. No i takich dużo kawałków metalu, żelastwa po wybuchach pocisków. Łuska z pepeszki. Deszczyk sobie pada. A jeszcze są resztki prochu, to mógł być cały nabój. A łuska. Taki drut urośnięty w drzewo, nie? Panie, dokręć po tą kamerę. Nie wiem, jakiś kawałek ołowiu stopionego. Ktoś tam idzie. Idziemy dalej. Mamy pierwszą monetę. To jest takie przechodzone miejsce, tylko tak, żeby wyjść z domu. 5 groszy. Cudów się tu nie spodziewałem. 200 metrów od domu, nie? Ale jeszcze do tego 1962 rok, do średniowiecznego lasu jeszcze wrócimy.
No i mamy następną monetę. Chyba międzywojenną. Albo i nie, albo i tak. Raczej chyba tak. A jaki nominał? 2 grosze? Chociaż nie wiem. Nie, raczej to będzie. Nie, nie, nie. To jest 2. Węgierska. Tak, węgierska. 1800 któryś tam rok. Mam taka pokryweczka. No nie ma co pokazywać. Tak więc pokazuję prawie wszystko. I to jeszcze tam górą przejść. Tamtędy. Ale pogoda nawet się rozpogodziła. No i tak, kończymy taki spacerek bardziej po lesie niż wykopki, no ale powiedzmy, że to była wyprawa, bo była, ale taka no, bez fantów, tak tylko człowiek się poszedł odświeżyć na tej majówce. Dzięki za oglądanie.